W książeczce z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy, który jest jednocześnie w liturgii 11 niedzielą po Trójcy Świętej, czytamy słowa. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. W liście do Efezjan zaś czytam, owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Słowa z pierwszych zdań Pisma Świętego z biblijnego obrazu stworzenia świata przypominają nam o cudownym akcie stwórczym, jakiego dokonał wszechmogący Bóg. Czytamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Fizyczne światło, które pozwala rozproszyć ciemności, jest niczym innym, jak promieniowaniem elektromagnetycznym, które, gdy osiąga odpowiednią długość fal, jest odbierane przez siatkówkę naszego oka. I właśnie wtedy możemy dostrzec, zauważyć i podziwiać otaczający nas świat i jego piękno. Światło budzi też do życia, pozwala je utrzymać, daje bezpieczeństwo. Symbolika światła i światłości jest obecna w całej Biblii. Od jej pierwszych kart. Widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Do tej symboliki nawiązał nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który w dniu święta namiotów w świątyni jerozolimskiej powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Przyjmuje się, że tłem do tego objawienia była wieczorna ceremonia, kiedy to zapalano lampy na złotych świecznikach na dziedzińcu niewiast. W scenerii świątecznych świateł Jezus mówi o tym, że jest Synem Bożym, wysłanym przez Ojca i objawiającym Ojca. Zapalanie lamp w żydowskie święto namiotów miało przypominać Izraelitom ognisty słup w czasie wędrówki narodu wybranego po pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy. Jezus, objawiający się w ten sposób, w takich okolicznościach, jako światłość świata, nawiązuje do wyjścia z Egiptu, do wędrówki po pustyni oraz identyfikuje się ze słupem ognistym wyobrażającym obecność Boga Izraela, wskazującym wszystkim ludziom drogę do celu. Jezus jest światłością, która zastępuje świeczniki świątyni jerozolimskiej, żeby jaśnieć całemu światu. Celem objawienia jest światło życia. Ma być on dla świata pogrążonego w mroku grzechów i duchowych ciemności drogą, prawdą i życiem. Nowy Testament ujmuje światłość jako funkcję, jako symbol, czy też jako dualizm. Jako funkcję, tak jak słońce, światło dzienne oświeca drogę, tak światłem jest wszystko, co oświeca drogę do Boga. Prawo Boże, mądrość i Jego Słowo, szczególnie zaś Chrystus, w sposób porównywany do słupa obłoku lub ognia z czasów wyjścia z niewoli egipskiej. Oraz każdy chrześcijanin, który wobec świata objawia Boga. W aspekcie symbolu odnosi się do życia, szczęścia i radości. Tym samym ciemność jest symbolem śmierci, nieszczęścia, płaczu i niewoli.
Ciemności niewoli przeciwstawiona jest światłość zbawienia. Dzięki Chrystusowi, światłości, zbawienie dociera także do narodów pogańskich. I wreszcie w aspekcie dualizmu światłość i ciemność jako dwa przeciwstawne światy, dobra i zła. To tak jak, moi drodzy, niewidomy porusza się w ciemności fizycznej, nie widzi światła, tak i człowiek pogrążony w grzechu chodzi w ciemności i w niej nieuchronnie idzie ku zatraceniu. Ale On, Jezus, otwiera oczy ślepych, przede wszystkim serca, i staje się dla nich światłością na drodze, na której sam jest przewodnikiem. Wy jesteście światłością świata, powiedział Jezus do swoich uczniów. Byli światłością dzięki Niemu, dzięki nauczycielowi, za którym poszli, dzięki społeczności z Nim i przyjęciu Jego Ewangelii o bliskości Bożego Królestwa. Bycie światłością świata było dla nich, dla Jego uczniów, zadaniem. Zadaniem, którego wykonanie nie było proste, a nawet niemożliwe, niewykonalne bez Niego, bez Jezusa. Żyjąc w społeczności prawdziwej światłości świata, którą był i jest Chrystus, byli i są również światłością w świecie dla innych ludzi wszyscy uczniowie pańscy. Byli i powinni być odbiciem blasku Jezusa. Wiara w Chrystusa czyni z człowieka dzieciem światłości. Uczniowie zostali powołani i posłani do świata, dlatego chrześcijanie mają być światłem dla całej ludzkości, błądzącej ciągle jeszcze w mrokach grzechu. Kościół nie może się ukryć. Społeczność wierzących ma do spełnienia w każdym narodzie i w każdym czasie i w tym świecie ważne zadanie. Nie panowania nad światem i ludźmi, ale służby w tym świecie i dla ludzi. Co zatem powinno być działaniem wierzących jako światłości świata? W liście do Efezjan czytamy: postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Tym samym, moi drodzy, wierzący powinni dążyć do dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Wtedy będą podobać się Panu, naśladując Jego dobroć, chodząc w Jego sprawiedliwości i prawdzie. Okażą się dziećmi światłości. A Duch Boży nie znosi obok siebie ducha fałszu, niezgody, chciwości i kłamstwa. Świętość wyklucza grzeszne postępowanie, tak jak światłość rozprasza ciemność. Życzę Wam, drodzy, dobrej, błogosławionej niedzieli w świetle słowa Chrystusa.